W czasie prezentacji mnóstwo efektów świetlnych i pokaz, który w Polsce powtórzyli tylko organizatorzy siatkarskich mistrzostw świata. Ceremonie pod znakiem mappingu dzieliły pierwsze obietnice i określenie celu Stelmetu na przyszły sezon. Chyba wiemy, o co walczymy, także musimy odebrać to, co nasze i w czerwcu się cieszyć. Słuszne podejście, jedyne słuszne podejście. Każdy z zielonogórskich koszykarzy, jak również sztab szkoleniowy i władze klubu liczą na zdobycie drugiego w historii polskiej koszykówki mistrzostwa przez drużynę z Grodu Bachusa, a że słów na wiatr nie rzucają, udowodnili kilkadziesiąt minut później w pojedynku z mistrzem Czech, 11-krotnym w dodatku z rzędu. Twitona Hosleja, teraz już Szewon Trautmann i pierwsze punkty tego zawodnika. Zielonogórzanie gościnni byli jedynie w pierwszej połowie meczu, w czasie której wynik spotkania oscylował koło remisu. Zielonogórzanie po 20 minutach gry zdołali wyjść na punktowe prowadzenie i do szatni udali się przy stanie 39-38. Koncert podopiecznych Andrzeja Adamka rozpoczął się w trzeciej kwarcie, obfitującej w celne trójki i udane zagrania w defensywie biało-zielonych. Scenariusz powtórzył się w ostatniej części meczu dzięki wygranym w drugiej połowie, kolejno 29-19 i 24-13. Stelmet wziął srogi rewanż za minimalną porażkę z Cezem w Nymburku. Dużo przechwytów, dużo takich wyłuskanych piłek, dużo razy rzucaliśmy się na parkiet po piłkę, po takie niczyje piłkę, które gdzieś tam właśnie później nas rzucają ton rywalizacji i to my dzisiaj chcieliśmy dużo, dużo bardziej, walczyliśmy, oddaliśmy serce i fajnie to wyglądało. Jak drużyna dobrze gra, to mi też łatwiej idzie, więc nawet dzisiaj myślę, że same pozytywy można z tego wyciągnąć. I się dalej skupić na kolejny i najważniejszy mecz, czyli ten pierwszy kwalifikacyjny, który będzie już w środę. Czy to dobry znak przed kwalifikacjami do Euroligi? Oby tak. W środę Stelmet w pierwszej rundzie turnieju w Ostendzie zmierzy się z Uniksem Kazań. Początek meczu o 20:45. Jeśli zielonogórzanie pokonają Rosjan, w półfinale mogą spotkać się z Cezem Nymburk, który będzie musiał najpierw pokonać Hapoel Jerozolima.